obaj zawodnicy aktywni, obaj cały czas szukają swoich szans, swoich momentów w tej walce. Stawką jest puchar pierwszego tegorocznego Grand Prix Polskiego Związku Bokserskiego oraz 9 punktów do klasyfikacji generalnej. Zwycięzca właśnie taką liczbą punktów zostanie obdarzony. Zawodnik ze srebrnym medalem dopisze do swojego konta 7 punktów. Zawody Grand Prix są eliminacją do Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Młodzieżowców. Ładnie uniknął prawego sierpowego tarka, ale nie był to cios dynamiczny. Ostatnie sekundy drugiej rundy, ale chyba już nie zobaczymy tutaj czystych akcji. No końcówka należała do Lubomskiego i na sam koniec ładnym lewym prostym poczęstował tarkę. Koniec drugiej rundy. W tej chwili widzimy narożnik Lubomskiego. Ciężko oddycha z kolei jego przeciwnik Tarka, obserwuje jego narożnik. W teorii kategoria 49 kg powinna być najszybsza, najbardziej dynamiczna, najbardziej energetyczna. No nie do końca tutaj tak jest. Wczoraj widzieliśmy te najpiękniejsze walki w kategoriach sporo cięższych, czyli średnia. Chociażby tam były prawdziwe ringowe wojny. Tutaj jest aktywność, ale wojny do tej pory nie obserwowaliśmy. I ostatnie trzecie starcie. 3 minuty decydujące o zwycięstwie w pierwszym tegorocznym Grand Prix, a kolejne już za 2 tygodnie w Gdańsku. Również będziemy pokazywali zmagania najlepszych polskich amatorów na łamach Boxer.org. Serdecznie zapraszam już w tej chwili, a zobaczymy na nadmorskim ringu m.in. Tomasza Jabłońskiego czy Adila Aslanowa, doskonale znanych zawodników ze startów w lidze World Series of Boxing. W Gdańsku z całą pewnością też nie zabraknie emocji, a teraz zebrał się do ataku Lubomski. I mocnym, prawym sierpowym na dół zakończył swoją akcję. Pięściarz w niebieskim kasku, Elbląg kontra. Zawodnicy boksują w 10-uncjowych rękawicach. Takie są wymogi regulaminu Grand Prix. Kolejny wymóg jest taki, że należy mieć skończone 18 lat, żeby startować w tych zawodach. Ponad 120 zawodników przystąpiło do rywalizacji w Ostródzie. W tej chwili obserwujemy tych najlepszych z najlepszych. Aczkolwiek w wadze najlżejszej 49 kg wielkiej konkurencji nie było. Stara się jeszcze zmobilizować swojego podopiecznego trener Daniela Tarki. Ale widzimy, jaki ładny, długi, prawy, prosty w wykonaniu Lubomskiego. Stopuje te ofensywne zapędy Tarki. Znalazł Tarka teraz miejsce na korpusie Lubomskiego i tam uderzył pojedynczym ciosem, aczkolwiek brakuje takich kombinacji złożonych z 3-4 uderzeń. A i teraz ładny lewy, prawy lewy w wykonaniu Tarki. Dwa czyste uderzenia, zaczyna nam tutaj iskrzyć. Cała seria ciosów Tarki, nie były to uderzenia szybkie, dynamiczne, ale celne. Widoczne na pewno dla sędziów, widoczne też dla kibiców. Ale świetna kontra teraz Lubomskiego. No na takie momenty czekamy, na takie ciosy wyczekujemy.
Ostatnie 10 sekund. Ostatnia akcja. Kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji? Trzecia runda, chyba najciekawsza z tych wszystkich, które obserwowaliśmy w wadze do 49 kg. A więc te przemyślenia, które miałem na początku odnośnie zmęczenia Daniela Tarki, jednak się nie sprawdziły, bo zdołał wykrzesać z siły w końcowym fragmencie finałowej walki. Czekamy w takim razie na końcowy werdykt. Kto w oczach sędziów był z tej pary zawodnikiem lepszym w moim odczuciu? Arkadiusz Lubomski. Jednogłośna decyzja sędziów. Tak jest, Arkadiusz Lubomski jednogłośnie na punkty. I pierwszym zwycięzcą tegorocznego Grand Prix jest zawodnik Kontry Elbląg, Arkadiusz Lubomski, 20-latek, utalentowany. W tamtym roku przegrywał tylko z Jagodzińskim i Perytem. No i tym razem Daniel Tarka nie znalazł na niego sposobu.